jesteśmy właśnie na Wyspie. I tak, jedziemy do Sztokholmu. I dodatkowo to jest jakby 24 godziny w Sztokholmie, bo to jest tylko jeden dzień. Dzisiaj jadę i dzisiaj też jakby jutro rano wracam. I ja się nie mogę doczekać, bo ja jeszcze się trochę wstyduję z kamerą, jak gadać sobie, ale mam nadzieję, że jakoś w obcym kraju tak nie będzie, bo ludzie nie będą rozumieć zazwyczaj, co mówię. A tak. I dodatkowo mam utrudnienie, muszę przeżyć za 200 zł tylko i wyłącznie. Siedzę i czekam na samolot, ale bardzo mało jest ludzi na lotnisku. No przecież bardzo mało. Ciekawostka. W toalecie w Gdańsku. Gra muzyka na rozluźnienie. Do dobrej kościkania. Jestem już w Sztokholmie i podróżowa w porządku, spałam jak myślałam całą drogę i startowanie i akurat na lądowanie się obudziłam jak zawsze. I co, teraz czekam na Flixbusa i jedziemy. Ogólnie Flixbus jest najlepszym połączeniem, bo można za 3 dni jechać do centrum. Ogólnie trochę dziwnie się czuję, że jestem tutaj sama i nie mam z kim się podzielić tą radością. Jednak to też jest taki dreszczyk adrenaliny, taki dreszczyk takich nerwów, że wszystko muszę podejmować sama, każdą decyzję muszę podjąć sama i to co robię też sama i ci pokażę, co fajnego można zrobić za darmo w Sztokholmie albo właśnie po budżecie, bo tylko tak wyjeżdżam, więc idziemy do kibelka, bo tam się chce. Do centrum można dostać się Flixbusem, to jest najtańsza propozycja, ale też jest specjalny bus oraz pociąg, który jest o wiele droższy. Ogólnie mega się wstydzę mówić, ale jesteśmy już w centrum Sztokholmu i znaczy w centrum, na dworcu gdańskim, co ja pierdzielę, jest tak wstydzę mówić, jak ludzie patrzą. Ale myślę, że tylko przyzwyczaić jeszcze. Mój plan jest taki, na pewno muszę kupić mapę, ponieważ ja zazwyczaj podróżuję, nie wiem czy już wiecie albo nie, z poprzedniego vloga, podróżuję wyłącznie mapą. Bez GPS-a, bo wtedy większy fan z tego widzę i gdzieś tam zabłądzę, coś nowego odkryję. Brak kofeiny, już tracę zmysły i ogólnie śpię. Wow! Niesamowite w ogóle, jak to wszystko jest inne. Takie, jakby ja nigdy nie byłam na północy, zawsze podróżowałam bardzo w dół, takie kraje ciepłe, a dzisiaj jestem tutaj. Powiem wam, że pogoda jest w porządku. Pomyślałam, że może będzie zimno, ale idziemy w poprawkę i szukamy mapy. 2020, to było tylko 3 miesiące przed pandemią. Pojechałam do koleżanki do Anglii, ale zahaczając o Londyn. No i miałyśmy na 3 dni potem wyjechać do Londynu razem, ale niestety coś tam się stało z jej barkiem. Myślała, że chyba przypuklina. I stwierdziłyśmy, że ja wtedy miałam do Warner Bros. Bilety do Harry'ego Pottera i stwierdziłyśmy, że no ja nie chcę tego przegapić, więc jadę sama. Jakby pojechałam sama, w dzień byłam sama i pracowałam w jakby 12-łóżkowym pokoju, czyli jakby 12 osób mogło się tam zmieścić. I tam byli mężczyźni, w ogóle to było straszne trochę, ale najgorsze, że rozładował mi się telefon. I wiedziałam jakby gdzie mam hotel i w jaki sposób dotrzeć, ale kupiłam mapę i dotrzymałam tylko mapę, więc no, tak to powstało, ta tradycja. Jednak postawiłam na Maca i wyszło mi 66 seków, czyli jakieś 28 zł i wegański burger tutaj jest i kawkę stwierdziłam i zobaczymy. Okej, mówiłam kawkę. McVegan, u nas nie ma McVegana, ale zobaczymy jak wygląda. Ale ładnie wygląda. Ja jestem super filmowcem i frytki. Ja wcinam i idę dalej. Powiem wam, że to mam ze smakiem. Oceniam maczkę na 9/10. Burger był przepyszny, nie wiem. O kurde, kawa też jest pyszna i oblana na mnie. Nie wiem dlaczego u nas jeszcze nie zrobili tego McVegan, bo był miam. Ciekawe czy to jest też był wegański, no musiał być. Kawka wyciała. Idziemy na Stare Miasto. Po Starym Mieście myślę, żeby iść do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a potem do parku i do
stacji metra. A to zobaczymy, bo już tutaj jest to miasto pętli świętami, tutaj już jest pięknie ozdobione i właśnie słyszałam, że już w Sztokholmie jest są targi świąteczne. Mamy mapę, tylko niewielką, zawsze obsługuje się taką wielką z Empika, taką laminowaną niż w Sztokholmskiej. Ja wcześniej wyswoiłam pogodę, bo zaczęło padać, bo ja mam pewnie brudny obiektyw. Tutaj taka wielka choinka, już przygotowują, o, przygotowują taką dużą choinkę tutaj. I teraz udajemy się o tam, gdzie jest Muzeum Sztuki i Współczesnej, ale muszę się gdzieś schować. Bo ten deszcz, no ładnie było, tak ładnie było rano, a teraz zaczęło padać. No trudno, najgorzej, że mapa mi zmokła. Fajne, bo ten muzeum jest gratis, jakby wejście jest na tą taką stałą wystawę, jest za darmo. Reszta to tam od 20 lat jest normalnie, a do 20 lat jest bilet tańszy. Więc fajna, fajna sprawa. Ja tutaj jako ulgę traktowanie są ludzie do 20 roku życia. Więc troszeczkę się nie zmieściłam, ale jakoś sobie poradzimy. O, tutaj jeżdżą promy, taksówki, które dojeżdżają do poszczególnych takich małych wysepek. I na przykład tutaj mamy jedno z nich i można kupić dzienne, można kupić kilkudniowe. Tutaj nazwał ktoś swój prom, tak jak jest, czyli jego, moja, żeby nikt nie dotykał, śmieszne. Czyli do pięknego ogrodu. Nazwy nie wymówię, więc macie ją tutaj. Ten ogród tu jest piękny w wiosnę. Zobaczymy, jak jest w jesień. Jeśli chodzi o nasze wydatki, to wydałam 33 seki na mapę, plus 66 na maka, plus 49 na Two Goods to Go. Więc zostało mi jakieś 320 seków na pamiątki na pewno, na bilet na metro, żeby zwiedzić. I na pewno na jakieś zakupy słodyczowe, więc idziemy, wiecie co, tak naprawdę można jeszcze było idzieć, coś muzeum, czołka muzeum Abby, puszczę chwileczkę. Stwierdziłam, że może następnym razem, bo podoba mi się tutaj i sądzę, że wróciłabym na przykład z objazdówki, bo na przykład zauważyłam, że z Fixbusem można stąd dojechać do Norwegii, do Oslo, więc moim zdaniem fajne połączenie, może kiedyś skorzystam. Ciekawostka. Może wiecie, może nie wiecie, tutaj bardzo dużo można kupić rzeczy z muminków, z bajki, którą oczywiście, na przykład ja nie oglądałam w dzieciństwie, napiszcie w komentarzach, czy wy oglądaliście muminki. Kojarzę dwie postacie i zawsze jak ktoś mnie pyta o nią, ja miałam takie, co? To ta, a to ta, bo tak, to taka bredna, ta co są koszulki. O ta, o tą postać znam i kojarzę. Tutaj sprzedają dużo pamiątek i rzeczy z muminek. Ponieważ muminki pochodzą właśnie pierwsze jakby wydanie, autorka napisała w języku szwedzkim, chociaż była z Helsinek. Widzieliście? Sztokholm tak naprawdę jest 14 małymi wysypkami połączonych mostami. To też jest, wiecie, nie tylko są taksówki, ale właśnie promy, które dojeżdżają do tych wysepek. No niesamowite. Tutaj mamy National Museum, ale jest za drogie, więc nie wchodzę. Jest tu mega pięknie, sądzę, że będę musiała tutaj wrócić wieczorkiem, bo jest ciemno, bo tu nawet jest lodowisko, tak na środku, przepiękne. Okej, po drodze kupiłam kanelbulę, tylko nie wiem, czy to, zapewne źle to doczytam, ale to wygląda tak, to chyba jest z jabłkiem. To jest takie tradycyjne, patrząc na to, że w cukierni dużo ich było i było chyba na słono. Spróbuję
i ocenię, ale ładnie pachnie jabłkami, to może coś tam jest z jabłkiem. Ogólnie się już magaciem narobi. Te kanelbule, to jest coś takiego jak cynamonka, ale to dalej mnie nie tak nie smakuje. Jakby tutaj tutaj więcej przypraw korzennych, naprawdę, taki jakby imbirem trochę. Kurde, martwię się, że nie kupię już pamiątek, bo nie widzę żadnego tutaj sklepu. Pamiątki były tylko tam w centrum, na starym mieście. Dobra, nie wiem. Jeśli pada deszcz, ale w sumie jeszcze jest przestało, jest naprawdę w porządku pogoda, mogła być taka od początku, to wtedy idziemy do najtańszej i najdłuższej galerii pięknych obrazów i sztuki, czyli Metro. Oh wow. Dobra, moi kochani, jestem właśnie po zwiedzaniu całego metra. No całego metra nie zwiedziłam, zwiedziłam z 5 stacji, takich najpopularniejszych i najładniejszych. I zajęło mi to 75 minut, czyli tak samo, jak znaczy trochę więcej. I się spieszyłam, no i wlazłam do tego metra i trochę tam straciłam czasu. Zapłaciłam 36 koron. No i co? I te 75 minut można było jakby, to jest jednorazowy bilet. Na przejścia, na przejazdy, ale mi się udało, bo to wiecie, z drugiej strony wchodziłam, więc fajna sprawa. Wcześniej nie kupiłam pamiątek, stwierdziłam, że będą dalej. Okazało się, że pamiątki są tutaj tylko i wyłącznie na Starym Mieście. Więc wracam tam, ale od razu zobaczę Sztokholm nocą. No jest przepięknie. No ja lubię taki klimat nocny. Usiąść sobie i ogarnąć lubinasy, które mamy w tym roku. Ja się mogę doczekać reakcji wszystkich i jak to będzie w ogóle przyglądało. Dzisiaj mam taki zamiar, bo pracuję na Wiedźmińsku. O 21.20 mam pięć głosów, o 22.00 będę i przez 10 godzin. Zgodziłam się, że będę na 17 dnia. I posiedzę sąd ze sobą do 19 nawet. O 19 pójdę na zakupy spożywkę, żeby jeszcze kupić, bo teraz kupię jeszcze kawałek. Pierdolą, ukradłam koszyk. Jaki kole. Nie mogę z siebie. Wiem wam, że znowu nagrywam od mojego podwórka. Jest tutaj mało bezdomnych, jeśli chodzi na przykład o mieszkanie, spanie na ławkach w centrum. Tak, widziałam kilka osób, którzy prosili o pieniądze, ale na przykład teraz, próbując oddać sałatkę z odcinka Too Good To Go, nie ma. No, ja zmierzam na Fixbusa, bo przepraszam, że telefon nagrywam, ale rozładowała mi się bateria w aparacie po całym dniu. I po kradzieży oczywiście koszyka sklepowego. A ja tak mam, to jest mój pierwszy raz, kiedy ukradłam koszyk ze sklepu. Kiedy na przykład po prostu sobie zakładam tak jak torebkę na rękę i idę sobie. I potem wychodzę, ale że nikt nie zwróci uwagi, mogłabym wziąć. Bym sobie go wzięła, ale to byłby nadbagaż, też by była kradzież. Ogólnie jeśli podsumowując podróż, bo pewnie będę jeszcze wam coś nagrywać na lacińsku, bardzo mi się podobała. I jeśli chodzi o taką podróż pierwszy raz samej, to... Szczerze powiedziawszy, poznałam dziewczynę, koleżankę, tak jakby, bo poprosiła mnie, czy mogę jej zrobić zdjęcie i powiedziała, że ja ci też mogę zrobić zdjęcie i jakoś tak się zgadałyśmy i był fajny temat. Przyjemni ludzie, których spotkałam na pewno, o, pani się żeni. Pani się żeni? Co ja gadam? A może? Jeśli chodzi o Sztokholm, to prawdopodobnie mogę tutaj w przyszłości kiedyś wrócić, by na przykład przesiąść się jakby
pojechać do innych miast stąd w Szwecji. Powiem wam, że jakby Szwecja jest całkiem ładna, podoba mi się. Jakby teraz jeszcze ten okres świąteczny, no myślałam, że będą jakieś jarmarki, ale jutro będę w Gdańsku, więc sobie się przejdę na jarmark. Ale na przykład oczarowało mnie to lodowisko. Gdybym ja mogła dłużej jeździć niż pół godziny, to pewnie bym skorzystała, no ale niestety. Jeśli chodzi o finanse, sądzę tak samo, że da się przeżyć nawet za 100 seków. Ponieważ ja, wiadomo, kupiłam pamiątki, kupiłam sobie kawkę, żeby sobie usiąść, poromantyzować sobie troszeczkę żyćko, ale tak naprawdę ze stówę jeden dzień, przecież ja tak naprawdę wydałam to tak bardziej na siłę, te ostatnie pieniądze, żeby po prostu wydać je. Więc 200 zł na luzie. Ogólnie teraz sumecze. Pan Betrze zapytał mnie, skąd jestem? Ja mówiłam, no z Polski. I pokazał mi na tablecie, że Polacy grają i wygrywają. Pani, go point. Jest już 6 rano. W sumie przespałam tutaj na lotnisku. Przespałam na lotnisku całą noc. Więc to jest dobrze, chociaż było mi strasznie zimno. No i co? Dziękuję wam pięknie, że byliście ze mną. Jeśli podoba wam się taki typ filmów, gdzie podróżuję jakąś potoniości i pokazuję wam, co fajnego można złożyć, to piszcie w komentarzach. No.